Cześć! Dzień dobry! Ja nazywam się Monika i jestem psychoretyczką i miło mi Cię gościć w moim podcaście, w którym rozmawiamy o szeroko pojętej relacji z jedzeniem, aktywnością fizyczną i samą lub samym sobą, a więc nie zabraknie tutaj odcinków poruszających temat ciała, samoakceptacji i samorozwoju. Kartka na bok. Dzień dobry! Cześć! E, ten odcinek będzie dla raczej stałych słuchaczek, słuchacze, bo paru panów się do mnie odezwało, że też słuchajcie tego podcastu. Także bardzo mi miło i dziękuję za te wiadomości. Więc to będzie dla was, dla tych was, którzy no już jakieś parę odcinków, albo parę albo parę dziesiąt, bo ten podcast ma już 60 odcinków, co dalej mnie szokuje. No to może już przesłuchaliście, no to i ten odcinek będzie głównie dla was, bo będę opowiadać o rzeczach procesowych, o nawrotach. O schematach, o analizie, o dialogu wewnętrznym, tylko będę to opowiadać na swoim przykładzie, dlatego że, no, sobie tutaj powodów jest kilka, słuchajcie, bo może zacznę od tego, że ten tydzień był dosyć intensywny i totalnie nie dałabym rady dorzucić do swojego grafiku czegoś nowego więc tutaj totalnie wypadała rozmowa z gościnią lub gościem i tak założyłam, że ten odcinek będzie solowy i miałam nagrywać o czymś innym, jednak z racji tego, że ten tydzień mnie tak totalnie wypompował z energii to nie jestem w stanie tak zebrać myśli do tego odcinka a on nie będzie dla mnie taki, taką bułeczką z masełkiem w którym właśnie jest ten odcinek a mam nadzieję, że taki będzie, bo tak po zamierzam sobie z wami pogadać e, no to chciałabym się do niego po prostu przygotować i tak nie dorzucać sobie do tego kociołka zadań do zrobienia e, kolejnej rzeczy, która będzie mnie kosztować po prostu bardzo dużo energii. Tutaj stawiam na to żeby rozsądnie gospodarować tymi zasobami, e, bo mam kilka rzeczy E, które no, wymagają tej mojej uwagi, tego skupienia, e, i po prostu muszę odpowiednio tą energią zarządzać. Po drugie, to jak już chyba wspomniałam, chciałam sobie po prostu z Wami pogadać, albo może tak, uznałam, że potrzebuję pogadać, i pomyślałam, że mam was, więc mogę nagrać luźniejszy odcinek podcastu bo to w sumie jest mój podcast i ja nigdy nie mówiłam, że te odcinki będą tylko merytorycznie psychotetyczne. I parę odcinków już takich się pojawiło, gdzie ja o, o coś tam opowiadam, co u mnie, albo w jaki sposób coś u mnie wyglądało. I bardzo lubicie te odcinki, więc stwierdziłam, że taki właśnie się pojawi. No i przy okazji, ja będę miała z tego jakąś pamiątkę, bo powiem wam, że chciałam to dokumentować w formie wideo, jakby całe te swoje pół roku, które jest totalnym szaleństwem, i ja nie wiem. Kiedy to się stało, że ja się w to wszystko wrzuciłam? Jak bardzo się ekscytuję na każdą rzecz, i e, no, raczej się dowiecie prędzej czy później, co ja robię. Na razie nie wiem, czy mogę o tym mówić. Na razie to robię, więc e, kiedy coś zrobię, to Wam o tym też e, powiem. E, czekajcie, bo straciłam o tego, o czym ja mówiłam. A, mówiłam, że to jest mój podcast, a więc taki odcinek właśnie e, nagrywam, luźniejszy, bo tak. I, 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 i już, więc. E... Zapowiedziałam, że właśnie on taki będzie i tutaj sobie w sumie napisałam, co chciałabym Wam powiedzieć, żeby za bardzo też nie odpływać, bo jak się kolejny raz potwierdziło, mam do tego predyspozycję, żeby rozgadywać się i żeby omawiać temat pod różnymi kątami. A pokazały mi to dwa webinary, które prowadziłam na żywo. I do których zrobiłam sobie dosyć mało podpunktów, bo wiedziałam, że najlepiej po prostu sprawdzam się w przekazywaniu tej wiedzy, kiedy nie czytam z kartki, a po prostu dopasowuję i tempo mówienia, i sposób przekazywania, i to, co ja chcę powiedzieć, do tego, jakich mam odbiorców, i na tym webinarze, właśnie, który zorganizowałam, który był hartetywny. Z fundacją, jeszcze, no to tam to zaangażowanie, właśnie moich dziewczyn na grupie, było super kierunku, kierunkujące, w jaki sp sposób ten webinar właśnie wyglądał. Natomiast ten drugi webinar, też charytatywny, tylko tutaj dołączyłam do maratonu wykładów od dietyków, Był już taki bardziej konkretny, bo tutaj miałam prezentację. Natomiast dalej e, tych slajdów było dosyć niedużo, bo było ich 30, a ja rozgadałam się na półtorej godziny, a miałam mieć godzinę. A więc punkt, od którego zacznę, jest ostatni na mojej e, liście, e, tych e, właśnie tej, list, liście, tej listy, którą sobie zrobiłam e, przed e, włączeniem nagrywania. E, I tu jest odpoczynek. I nagrywam ten podcast w niedzielę, jest godzina 21. I ten dzień był tak cudowny, bo ja sobie właśnie pozwoliłam na odpoczynek, i bardzo, bardzo się cieszę, że taka zmiana w ogóle u mnie wystąpiła na przestrzeni tych lat, już można powiedzieć, bo ja swoją drogę do pozwalania sobie na odpoczynek no, zaczęłam naprawdę już jakiś czas temu, i to nie było tak, że ja z dnia na dzień byłam w stanie. Odejść od tych swoich zakorzenionych schematów, tylko też stopniowo sobie te kroczki robiłam, e, i teraz jestem w takim miejscu, że kiedy już czuję, że naprawdę potrzebuję odpocząć, e, to nawet jak jest turbo paląca się lista zadań, jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. E, to zdaję sobie sprawę z tego, że z pustego to i Salomon nie naleje. No i po prostu stawiam wtedy na regenerację, odpoczynek. I zrzucam z siebie jakieś obowiązki, które nie muszą być wykonane. Bo nic się przykładowo nie stanie nie stanie, jak ja nie zrobię czegoś w domu, czy po prostu odpowiem na jakieś rzeczy w poniedziałek, albo w ogóle zabiorę się za jakieś rzeczy w poniedziałek. I ten dzień był też fajny, dlatego że po prostu. Nic sobie nie zaplanowałam, oprócz takich konkretnych zadań, że były trzy zadania i totalnie odpuściłam jakieś sprawy pierdołowate. A dodatkowo pierwszy raz um, pisałam książkę w pozycji leżącej, dlatego że, siedząc przy komputerze, tym który mam stacjonarnie, to czułam po jakieś tam pół godzin już, że zamykam klatkę piersiową, że mi bardzo lecą plecy i że po prostu bolą mnie ręce, bo trzymam je cały czas w powietrzu. No, i posłuchałam tego ciała, które mówiło, że idź się połóż, i naprawdę ono do mnie mówiło, idź się połóż. No i ja poszłam i się położyłam. I to była bardzo dobra decyzja, bo nie dość że udało mi się skończyć um, całą pierwszą część e, książki, e, już ją tak, wiecie, podsumować też e, i zaznaczyć sobie kolejne punkty, które będę dopisywać w, w przyszłym tygodniu. To jednocześnie ja naprawdę. No, leżałam i nie to, że nic nie robiłam, ale no, dałam temu swojemu ciału tego, co ono potrzebowało, i nie, to nie był ruch, e, to nie był trening dzisiaj. Ja nie miałam już dzisiaj nawet siły na to, żeby e, no, żeby się poruszać. I mniej się ruszałam niż zazwyczaj w ciągu dnia. Byłam taka mniej ruchliwa, no bo dlatego, że moje po prostu zasoby już migały na czerwono, i żeby się naładować, a nie podładować, to potrzebowałam całego takiego dnia luzu i pobycia sobie w sumie też nawet w ciszy i takim Takim dniu bez czasu, bo nie patrzyłam na zegarek i, i, i tak dalej, więc tutaj może jakiś inny odcinek, w którym bardziej bym to opowiedziała. I ten odpoczynek jest mi teraz tak regularnie bardzo potrzebny. Jak również potrzebne są mi inne rzeczy, które są dla mnie wspierające i które podtrzymuję. I do niektórych czasami naprawdę muszę się zmuszać, mimo tego, że zdaję sobie sprawę z korzyści, które. One niosą dla mojego zdrowia, dla mojego samopoczucia, zdrowia fizycznego, psychicznego. Ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, ale i tak czasami muszę się do czegoś zmusić, i to jest całkowicie ludzkie. I tak samo ludzkie jest to, że ja też mam jakieś, właśnie, nawroty do tych swoich starych schematów. Też mam dołki na tej swojej procesowej drodze, i to jest totalnie normalne. I błędy na drodze, czy potknięcia na drodze będą zawsze. Zawsze. To jest taki merytoryczny z tego podcastu. Chociaż może będzie i więcej, bo Wy sobie coś tam z tego wyciągniecie. Bardzo bym chciała, żebyście wtedy napisały, lub napisali po przesłuchaniu, jak taki, tak, ta, taki mój gadany podcast, coś tam zasieje w Waszych głowach. Bardziej nakreślając całą tą historię, no to już jak słuchaliście tego odcinka, w którym mówię Wam o tym, że piszę książkę. I to jest chyba życiowy roller coaster jakoś tak to nazwałam, chyba tak. Już do końca nie pamiętam parę odcinków wstecz, też jest zdjęcie na Instagramie, więc znajdziecie, dacie radę. To mówiłam wam, że właśnie w tym półroczu całe moje życie zawodowe no, wywraca się do góry nogami, i mój grafik zmienił się bardzo. Mój sposób pracy. Też jest inny, bo wymagał tej zmiany, bo ja teraz zajmuję się dużymi projektami, i też te duże projekty składają się z małych części. A że jest tych projektów więcej, to tych mniejszych części jest też dużo i ja z nimi codziennie tak żongluję, co również w tym całym, można powiedzieć, chaosie wymaga dużej organizacji i wymaga dużego skupienia się i podzielenia ważności tych zadań. E, właśnie w skali takiej, co jest mega turbo ważne do zrobienia na no już, co jest takie, że dobra, może być jutro, e, co jest takie, że może być za dwa dni, a co jest takie, co może być w tym tygodniu, czy tam w dwa tygodnie, a czasami dwa miesiące, bo na niektóre e, projekty, e, no właśnie, mam więcej czasu niż tydzień, dwa, trzy i tak dalej. E, do tego dochodzi e, to wszystko związane z e, mediami społecznościowymi, to, że ten podcast wychodzi e, co tydzień. To, że ja mam pracę też stacjonarną, e, to, że prowadzę procesy indywidualne, e, to nie, bardzo jeszcze innych, nie dużo bardzo, jeszcze, jeszcze innych e, kilka rzeczy. Więc tych małych zadań, zadań robi się e, sporo i ja w tym e, po prostu żongluję, i może tak się wydawać, że skoro ja tak w sumie pracowałam od zawsze, bo e, miałam krótki epizod pracowania w innym zawodzie niż e, ten, którym obecnie pracuje, no to może tak się wydawać, że okej, okay, ty już się przyzwyczaiłaś do tego, że te twoja, ta twoja praca no, zmienia się co jakiś czas, bo zajmujesz się innymi rzeczami, rozwijasz się po drodze, więc stajesz się lepsza, możesz się gdzieś indziej wypowiedzieć albo coś innego przygotować, no wiecie, tutaj po prostu różne case y wchodzą. No i tak, jakby ja sobie zdaję z tego sprawę, oczywiście, że tak, że tak to się dzieje, że tak to wygląda, no na tym polega też rozwijanie siebie i rozwijanie swojej firmy, natomiast to nie oznacza, ta wiedza nie oznacza, że ja tego nie przeżywam i że mnie to nie przytłacza i że... Właśnie nie mam tych super dobrych dni, kiedy jestem totalnie podjara na tym, co robię, i że nurkuję w książki, nurkuję w pisanie, nurkuję w analizowanie. I to są super dobre dni, natomiast są też te dni, w których jest ten kryzys i nie wiem, co napisać, albo zaczynam wątpić w to, co ja napisałam, e, albo e, doszukuję jeszcze rzeczy, że, które może jeszcze warto dopowiedzieć, i wtedy wchodzi mi ten stary schemat perfekcjonizmu, który bardzo blokuje. E, jeśli podejrzewacie u siebie coś z, z właśnie z takiego podejścia em, opartego na perfekcjonizmie, to ja tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książki samopomocowe, bo ja z takich skorzystałam i właśnie tam znalazłam takie kroki do wykonania, żeby nad tym perfekcjonizmem pracować i żeby po prostu żyło mi się lepiej, kiedy ja cały czas nie podwyższam sobie poprzeczki w nieskończoność i że cały czas jestem niezadowolona z tego, co zrobiłam, bo można było to zrobić lepiej. By to jest bardzo spalające podejście, i odejście od tego perfekcjonizmu nie oznacza, że wy nie będziecie robić rzeczy tak, jak umiecie najlepiej. Tylko to oznacza, że będziecie w stanie robić te rzeczy, nie wypominając sobie cały czas, że nie robicie ich wystarczająco dobrze. Czyli zwalnia się bardzo dużo przestrzeni na to, żeby zająć się rzeczami, które faktycznie muszą być zrobione. I Zopałam się na takim podejściu, że kiedy miałam kumulację, że musiałam oddać jeden konspekt, przygotować tę prezentację, pisać książkę, bo miałam zaplanowane i sama sobie ustalam te limity, których się trzymam. A nie limity, tylko założenia, których się właśnie trzymam. Coś tam jeszcze było po drodze. To kiedy zopałam się na tym schemacie i zdałam sobie sprawę, że blokuje się właśnie przez to podejście i Zbieram informacje i tak bardzo jestem w tym etapie, że to musi być najlepsze na świecie i najperfekcyjne. I tam z tyłu głowy, że a pewnie tak nie będzie, to właśnie perfekcjonizm. No, to kiedy zdałam sobie sprawę, że jestem w tym myśleniu i to powoduje, że ja faktycznie tego nie robię, a ucieka mi czas, wchodzą kolejne rzeczy, więc nakręcam całą tą swoją spiralę i nakręcam i nakręcam i nakręcam i cały czas funkcjonuję na wysokim poziomie stresu, to... Powiedziałam sobie po prostu stop i zaczęłam prowadzić dialog wewnętrzny, o którym też już Wam mówiłam. Zaczęłam zadawać sobie pytania, odpowiadać na te pytania, żeby osadzić się w miejscu, w którym jestem i żeby faktycznie podjąć działanie, które było niezbędne do tego, żeby ja wyszła z tego swojego schematu. I żebym sobie po prostu ulżyła, że coś już zrobiłam i coś już nie wisi na tej mojej liście zadań. I to też wydaje mi się, że jest taki moment w tym wychodzeniu z perfekcjonizmu, że my po prostu budujemy większe zaufanie do samych siebie. I to też jest mega, mega, mega fajne. Więc dobra, powiedziałam Wam, że ten mój grafik się zmienił i że mam inny rodzaj, inne godziny no w sumie i wszystko inne, jeśli chodzi o tą moją pracę. No, dodatkowo też muszę bardzo dużo myśleć i bardzo dużą kreatywność tutaj wymaga, bardzo dużej kreatywności wymagają te projekty, które, które teraz realizuję. No i jak ten mój grafik się zmienia, to jednak są w nim takie stałe punkty, przy których zostałam, bo one po prostu nie mogły odejść, nie mogły zniknąć z tego grafiku, dlatego że wtedy ja bym nie była w stanie Funkcjonować na no, tak dużych obrotach w tym momencie i tak wszystko łączyć ze sobą, i odpoczynek jest właśnie jedną z nich, chociaż takie wolne popołudnie, bo teraz wolnego dnia to nie ma opcji, żeby żebym wprowadziła. Natomiast takie wolne popołudnie, wolny wieczór no to jest faktycznie coś, co staram się praktykować no i idąc dalej zostały mi regularne treningi i nawet jak w tamtym tygodniu byłam no na takim bardzo wysokim poziomie zmęczenia to tego treningu nie odwołałam tylko po prostu dopasowałam go do swoich możliwości a raczej poprosiłam mojego trenera żeby dopasował trening do moich możliwości a zasoby były obniżone ja po prostu czułam się jakby słabiej czułam że nie mam tyle siły nie będę w stanie tyle siły wygenerować natomiast Moje ciało dalej potrzebowało ruchu i ten ruch mu zapewniłam, dlatego że postawiliśmy po prostu na pracę nad elastycznością, mobilnością, też skupieniem mojej uwagi, żebym była w stanie potem po prostu wrócić do pracy i nie być przebodźcowana, natomiast być na odpowiedniej ilości bodźców. I tutaj osoby, które były na webinarze, w którym mówiłam o stanie przebodźcowania i niedobodźcowania, Wydaje mi się, że będę wiedzieć o co chodzi i dlaczego ja tak dążyłam do tego, żeby utrzymać się na e, optymalnym poziomie tych bodźców. Dalej została mi joga e, i teraz mam ją dwa razy w tygodniu, też w określonych e, godzinach i ją robię rano. E, I naprawdę też jak e, miałam tygodnie, że było jej na przykład raz w tygodniu albo e, w ogóle jej nie było, no to też gorzej się, gorzej się czułam. E, została mi też fizjoterapia. Raz w tygodniu i przysięgam bez niej. Bez niej to naprawdę byłoby ze, mnie, ze mną bardzo, bardzo źle, bo ok, na treningach ja zrzucam z siebie napięcie, też cał, jakby doładowuje się energetycznie, też bazuję na swoim poczuciu sprawczości wtedy, i że sama sobie kibicuje, że jakby dotrzymuje danego sobie słowa. I że jestem konsekwentna, no to wzmacnia nasze, naszą sprawczość i e, tak no, buduje w nas tą pewność siebie co do e, działań, które podejmujemy. I to na, właśnie te treningi, ten ruch jest ważny, natomiast ja też bardzo dużo tego ruchu mam e, właśnie w pracy. I, I też mam bardzo dużo siedzenia na tyłku i nic nie robienia, no, o nie, co ja powiedziałam, jakiego nic nie robienia, po prostu pracy przy komputerze. I to też warto, wydaje mi się, żeby zaznaczyć, że nawet jeśli mamy sporo ruchu, czy też mamy takie treningi oparte na mobilności, sprawności ciała... To pozycja, w której pracujemy, pozycja, w której korzystamy z telefonów, e, tabletów, laptopów e, itd., będzie obciążać nasze ciała. I ja to mówię teraz z perspektywy trenerki personalnej, jak również osoby, która od trzech tygodni nie może pozbyć się e, bólu w kręgosłupie. I ten ból jest spowodowany właśnie moją pozycją siedzenia przy komputerze. I w ogóle pracy w telefonie, pracy przy, przy komputerze, i która też daje sobie sprawę, że nie jest w stanie się utrzymać w takich rygorach podczas pracy kreatywnej. Ja siedzę jak połamana czasami, też przy komputerze się garbię i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast Potrzebuję tego komfortu, do pisania, i nie jestem w stanie siedzieć na baczność. Więc daję sobie sprawę z tego swojego schematu i staram się do swoich treningów, i też poza treningowo po prostu wprowadzić jak najwięcej takiego ruchu, który mnie otwiera z tej pozycji który mnie mobilizuje, przywraca mi tą poprawną postawę i który też mnie odciąża, że moje ciało po prostu nie czuje napięcia i to jest otwieranie klatki piersiowej, to jest rozluźnienie sobie szyi przed chwilą nawet leżałam na tych piłkach takich na duobolu dlatego, że problem u mnie jest najprawdopodobniej pomiędzy przejściem z odcinka piersiowego do, na lędźwiowy w kręgosłupie i to jest takie dziadostwo, które siedzi mi w tych plecach i jest już naprawdę dużo lepiej, dlatego że jakby ja dalej zachowuję tą regularną fizjoterapię e, i nie zamierzam jej odpuszczać póki co, e, bo naprawdę super mi się sprawdza. E, I ja wcześniej prawdopodobnie bym uznała, że szkoda mi na to czasu, mam tyle e, pracy i bym się przyzwyczaiła do funkcjonowania w tym bólu e, albo bym próbowała na siłę e, coś zrobić, żeby sobie jakoś pomóc też. A robiąc na siłę, mogłabym sobie po prostu zrobić większą krzywdę e, i też e, jakbym dalej była w tych swoich schematach zasady: wszystko albo nic, albo schemacie perfekcjonizmu, e, to zapewne e, robiłabym wszystkie treningi e, dalej, e, nie zważając na to, że w moim ciele jest jakiś stan zapalny, i po prostu trzeba się e, nim zająć, i najlepiej zająć się nim u specjalisty. E, więc e, to jest chyba też taka zmiana u mnie e, no, w ostatnim roku, e, tylko nie kalendarzowym, tylko po prostu w ostatnim roku, że e, staram się korzystać z wiedzy osób, które są specjalistami w danym zawodzie i sama nie staram się e, zostawać właśnie specjalistką. Jeśli czegoś nie wiem, to idę do osoby, która jest mi w stanie tego nauczyć. Tak było właśnie z treningami, tak było z pielęgnacją cery, bo udałam się do kosmetolożki, tak było z fizjoterapią, że sama się nie naprawiam, tylko właśnie korzystam. I ten mój cały postęp w handstandach i to, że ja bardzo odblokowałam swoje ciało, bo ono trwało w schematach jednego sportu przez 7 lat no w sumie dwóch sportów, bo ja tam jeszcze podnosiłam ciężary albo no w sumie więcej podnosiłam ciężarów niż rurgowałam natomiast e, ja pracowałam e, i obunożnie i jednonożnie na swoich treningach natomiast na poldensie pracowałam jednostronnie e, i to mnie bardzo pokrzywiło i teraz po prostu razem z fizjoterapeutą i razem z trenerem e, wracamy do tego, żeby, żeby to moje ciało właśnie E, było tak proste, jak może być, patrząc na mój e, po prostu styl życia. E, u Kaspra robię handstandy, no i przy okazji, on mi otwiera do tych handstandów, bo handstandy wymagają naprawdę dużego e, otwarcia ciała i dużej mobilności. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak to jest połączenie i siły, i elastyczności, e, i używania różnego napięcia mięśniowego. Jeśli chodzi o kalistenikę, i to jest naprawdę super doświadczenie, że mogę próbować nowego sportu i że tak bardzo się w niego wkręciłam, i że jestem go ciekawa. Z treningu na trening jestem go coraz bardziej ciekawa, i jestem coraz bardziej ciekawa, w jaki sposób ja będę e, progresować właśnie w tym sporcie. Idąc dalej, teraz będą nawyki, które sobie można powiedzieć, że już są w realizacji. Dlatego, że jeden nawyk to jest robienie przerw w pracy przy komputerze, a to są przerwy takie konkretne, że ja nie działam w tej um, zasadzie, tej organizacyjnej produktywności, ten pomodoro, coś z pomidorem, przynajmniej się tak to kojarzy, że tam sobie wyznaczam jakiś czas. Tylko mam aplikację, z której korzystam, która mi monitoruje czas pracy. Natomiast jeśli ja w trakcie poczuję, że po prostu już nie mogę, no to nie zmuszam się, żeby wysiedzieć te kolejne ileś tam minut. Tylko robię przerwy raz na to, żeby się trochę poruszać. I to są te ćwiczenia, o których wcześniej wspomniałam, czyli żeby otworzyć klatkę, żeby trochę pofalować kręgosłupem, bo on jest zapetonowany w tej pozycji siedzącej, no i takie skłony, nieskłony różne formy formy ruchu, różne pozycje też trochę jog jogowe, albo robię sobie ćwiczenia oddechowe, gdzie bardziej jestem na etapie zauważania, że w ogóle oddycham, bo ja wcześniej nie zwracałam na to uwagi bo po prostu uznawałam, że oddech jest taki oczywisty i że w sumie robię to całe życie i po co się nad tym zastanawiać, no a tutaj się okazuje, że oddechem naprawdę możemy wspaniale pracować i ja akurat teraz zaczęłam sobie kolejną książkę, bo skończyłam czytać o strasie i teraz zaczęłam, dokładnie dzisiaj, czytać o oddechu. Więc jak coś będę więcej wiedzieć, to pewnie Wam o tym napiszę na story albo na... albo powiem w podcaście. Też nie zamierzam się stać specjalistką od oddychania, może... Ho, no może jakiś taki odcinek podcastu o oddychaniu? To by było chyba spoko. To też mi napiszcie, czy też takie odcinki może by Was interesowały. No więc jest przerwa na oddech i też jest przerwa na te ćwiczenia, gdzie nawet zamówiłam sobie kolejną matę do jogi. I no miałam z tym takie, że hmm, po co mi kolejna jednak... no jedną mam właśnie na stałe zostawioną w studiu dlatego, że na niej robię treningi i nie robię treningów już w domu tylko, tylko tam a drugą mam zostawioną u mojej podopiecznej i też nie chciało mi się jej wozić a to z nią robię regularnie tą jogę więc no też takie, taka oszczędność swojej energii, że ta jedna mata właśnie będzie na wyciągnięcie ręki i tak sobie wymyśliłam, że będę ją rozkładać wtedy, kiedy będę siadać przy komputerze i ona już będzie na mnie czekać gotowa i będę ją zwijać, kiedy od tego komputera będę odchodzić. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce, bo podejrzewam, że to będzie ulubione nowe miejsce dla Lucjana. I że będę go zganiać trochę z tej maty, bo gdzie mata tam pies, gdzie poduszka, tam pies. Więc zobaczymy, zobaczymy. Kolejna rzecz, która się u mnie zmieniła, i e, teraz powiem trochę o jedzeniu. I też powiem o powrocie do starego schematu, czyli zostawiania regularnego gotowania na ostatnią chwilę e, i zrzucanie to do tego worka, że nie jest konieczne, a jednak. Hmm, <laughs> no, jednak się przydaje. I to się bardziej przydaje niż. E, nie mam tej dobrego słowa, ale naprawdę się przydaje. I staram się dalej praktykować ten nawyk raz mi idzie lepiej raz mi idzie gorzej, jeśli chodzi o tygodnie, że robię food prepy. Jednak te, w tych tygodniach kiedy je faktycznie zrobię, to bardzo sobie za nie dziękuję i to jest takie moje kotwiczenie się na tygodnie, kiedy faktycznie, lecę no, na szybkich posiłkach i też jem w biegu albo nie gospodaruję tego czasu na zjedzenie. Więc tutaj faktycznie zrobiłam sobie taki stop, że już za bardzo narzuciłam tempo na siebie i za bardzo lecę i to też nie działa na mnie dobrze, bo ze dwa razy miałam już takie podejrzenie, że oho, chyba mam zjazd hipoglikemii. E, I to są moje takie sygnały alarmowe, że e, faktycznie potrzebuję zwolnić, i e, potrzebuję bardziej, e, tak jakby, no, zastopować się w tych kluczowych momentach, które pozwalają mi dalej e, po prostu funkcjonować e, no, raczej w takim biegu niż e, w, w, średnim, e, w średnim tempie. E, I też e, to się wszystko połączyło z przesileniem wiosennym i nie wiem czy wy tak macie, czy się w ogóle na tym e, zastanawiałeście, zastanawialiście natomiast kiedy przychodzi wiosna to u mnie ten apetyt i głód i w ogóle cały ten rytm taki funkcjonowania, kiedy słońce jest e, wcześniej e, i później zachodzi, e, to wszystko się totalnie zmienia, e, ja też zaczęłam się już e, wcześniej budzić, e, nawet jeśli nie mam... E, Jakiejś tam optymalnej ilości snu, tylko po prostu sama wstaję, bo budzi mnie słońce, co jest w sumie spoko, bo wcześniej tego nie miałam, natomiast da się tak. E no, i e, też e, z racji tego, że jest coraz cieplej e, na dworze, i też e, pojawiają się e, inne, inne produkty, e, też zmienia się, no wszystko się zmienia, i na mnie to bardzo, bardzo oddziałuje, że e, po prostu no, w innych godzinach potrafię być teraz głodna. E, inne wielkości posiłków mi teraz pasują niż e, jesienią i zimą. E, inne potrawy w ogóle już wybieram. I jak e, jesienią i zimą na śniadanie Leciałam na e, owsiankach I mi super smakowały te e, jabłka e, Bo robiłam właśnie tą owsiankę z jabłkiem Którą wam pokazywałam Tak teraz już mi one nie smakują I co się stało Że po prostu nie mam takiego e, teraz Owsiankowego śniadania, które mi e, Tak smakuje, bo te jabłka już nie są Takie dobre Chodzi o Jona gold. Sorry, słuchajcie Odpłynęłam więc teraz bardziej na przykład stawiam na takie śniadania wytrawne, bo one mi po prostu bardziej przypasowały. I to wracamy do tego, że dalej praca nad, albo raczej współpraca ze swoim głodem i sytością to znowu jest niekończący się proces. I tak jak każdego dnia, wasz głód może być na innym poziomie w zależności od tego ile um, się ruszałyście ile spałyście e, jakie macie napięcie w ciele i naprawdę wiele jeszcze tutaj e, tych czynników tak samo jeśli zmieniają się pory roku e, czy sezony to my również będziemy inaczej funkcjonować i to jest taka moja e, rada dla was żeby się po prostu w ten swój e, głód teraz wsłuchać, być bardziej dla siebie E, uważnymi e, i obserwować, czego to Wasze ciało się, się domaga, bo jeśli teraz potrzebuje więcej energii z rana, bo też będziecie mieć z rana więcej energii ze względu na że szybciej robi się jasno e, i mamy dostęp do słońca, no to też pozwólcie sobie na, tą, na te kalorie po prostu z rana. U mnie jest taka zmiana, że e, na jesień czy, czy zimę. Totalnie mogę zjeść na nie o 10. Natomiast w lecie już potrzebuję zjeść coś przed tymi swoimi porannymi godzinami w pracy. Co nie ukrywam, było zaskoczeniem, ale kiedy już to po prostu spełniłam i jem te e, mniejsze śniadania e, rano, zamiast wychodzić e, e, właśnie na albo raczej po kawie do pracy i potem wracać e, i zjeść na i kiedy na to odpowiedziałam, no to faktycznie no, czuję się lepiej, i, e, i ta hipka już mi się e, nie pojawiła. Kolejną rzeczą, którą bym wam chciała powiedzieć w tym odcinku, e, jest kobieca sesja zdjęciowa. I o niej było bardzo, bardzo dużo e, na story. Bo my żyłyśmy tym weekendem, żyłyśmy tym wydarzeniem, no, jak również potem, kiedy dostałam zdjęcia do wyboru. No, i teraz jest już ten punkt kulminacyjny, kiedy dostałam obrobione zdjęcia, i to było tak nowe i wspaniałe i wyzwalające doświadczenie. I jeszcze większą wspaniałość robiło to, że uczestniczyłam w nim razem z moimi dziewczynami procesującymi i że one same też zdecydowały się na taki krok w kierunku współpracy z własnym ciałem, bo ustawienie się przed obiektywem nie jest łatwe przynajmniej dla mnie nie jest łatwe i ja miałam z tym duży problem i na pewno. Jest lepiej e, niż było z racji tego, że mam bardzo dobrego kumpla fotografa i właśnie przed jego obiektywem nieraz e, byłam e, i e, to właśnie z nim budowałam tą pewność siebie przed obiektywem, co tutaj z tą pewnością siebie to też bym nie e, frunęła za daleko, e, dlatego że jak przyszło co do czego... To ja się przed obiektywem Moni po prostu spięłam i ona też e, tutaj miała e, takie zadanie, żeby mi pomóc się rozluźnić, e, co, e, co zrobiła i te zdjęcia naprawdę wyszły bardzo, bardzo fajne i nie dość, że to był krok taki naprawdę duży, jeśli chodzi o budowanie relacji ze samą sobą i ze swoim ciałem, to też są wspaniałą pamiątką i takim wspaniałym wspomnieniem, że po prostu takie wydarzenie zorganizowałyśmy. I mamy w planach kolejne projekty, właśnie oparte na takiej sesji kobiecej, sesji zdjęciowej, które być może będą jakoś bardziej rozbudowane. Natomiast to totalnie jeszcze rozmawiałyśmy tak na świeżo, bo Monia u mnie spała. Jeszcze nic nie jest dopięte. Jak coś będziemy planować, to na pewno z Wami na story, to tutaj sprawdzajcie. Po prostu, jak już nagrywam taki luźniejszy, to chciałam o tym powiedzieć, dlatego, że no nie spodziewałam się, że sama będę żyła tak e, tymi zdjęciami i że tak super się będę bawić e, właśnie podczas tych dwóch dni, że przeżyję z tymi moimi dziewczynami e, takie emocje i w ogóle e, że doświadczę tego pięknego obrazu, kiedy one stawały przed tym obiektywem e, i czuły się piękne i czuły się wystarczające, e, bo no to było takie spełnienie tej mojej misji zawodowej, chyba też życiowej, żeby wspierać kobiety i żeby im pomagać, i żeby no, właśnie być dla nich tym, tym wsparciem, kiedy one mierzą się ze swoimi trudnościami i są super odważne, że decydują się na kolejne kroki, które nie są dla nich komfortowe. Jako że ostatnio też zadałam pytanie. Właśnie na tym story na Instagramie, więc jak mnie tam nie śledzicie, to jednak zachęcam do tego, żeby sprawdzać na bieżące story. Bo treści merytoryczne cały czas się pojawiają, też nagrywam merytoryczne rolki i może wkrótce będę nad nimi mocniej pracować. No nie wiem, to też w zależności od tego, ile będę miała. Czasu, bo nie ukrywam, że Instagram niestety spadł w tej hierarchii, hierarchii wartości, jeśli chodzi o ilość mojego czasu, dlatego, że weszły inne rzeczy i też nie da się zrobić wszystkiego, i nie da się mieć wszystkiego naraz. Można mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. Właśnie tutaj jest takie zdanie, które we mnie siedzi i sobie to przypominam jak wracają znowu te, te, te schematy że możesz robić więcej no nie, nie zawsze możesz robić więcej tak samo nie zawsze jest dobry moment na to, żeby naprawiać relacje z jedzeniem nie zawsze jest dobry moment żeby się odchudzać, nie zawsze jest dobry moment na wprowadzanie zmian do naszego życia bo zmiany wymagają o nas energii wymagają zasobów, których my po prostu możemy nie mieć w danym Momencie życiowym, i pozwólmy też sobie na to, że czasami lepiej jest poczekać i podejść do tematu z naładowaną baterią, niż z taką migającą, doświadczyć błędnego koła, bo nie mamy tych zasobów, no i skończyć po takiej próbie z obniżonym poczuciem własnej wartości i sprawczości, bo znowu nam nie wyszło. A jak znowu nam nie wyszło, to my najczęściej bijemy w siebie. Wracając jednak do początku tego, co zaczęłam tutaj mówić, to zadałam Wam pytanie, czy są może jakieś cytaty z odcinków tych podcast, tego podcastu, które z Wami zostały, bo też dostałam takiego maila i też moja podopieczna treningowa mi powiedziała, że cytat, który jej powiedziałam, został z nią i, i bardzo jej pomaga i wraca do niego w takich rzeczach, kiedy musi coś przeanalizować w jakichś trudnościach życiowych i słuchajcie, ta fala ciepła, która na mnie spadła, kiedy ja czytałam te wasze odpowiedzi i tam się pojawiało przede wszystkim, że twoje tempo to dobre tempo i ja będę to powtarzać do końca świata jeden dzień dłużej, dlatego, że to jest naprawdę tak uwalniające zdanie bo twoje tempo to jest dobre tempo Dalej mówiłyście o, o tym cacie, że nie umiałaś inaczej, albo że strach jest przewidywaniem przyszłości. I też, że to jest OK. Warto sobie takie rzeczy powtarzać. Pewnie jakiegoś cytatu nie wymieniłam, i pewnie może być tak, że ja sama nie zdaję sobie sprawy, że one gdzieś tam w waszych głowach funkcjonują. Bo, no, przyznaję, że jak nagrywam podcasty z moimi dziewczynami procesującymi, to one czasami właśnie powiedzą, że usłyszały coś ode mnie albo coś napisałam i to z nimi zostało. I ja mam wtedy takie, hm, co ładne, okej, okay, ja też jakiego napisałam. Bo wiecie, jak się prowadzi bardzo dużo tych dialogów e, i bardzo dużo jest tej wymiany zdań na procesach indywidualnych. No to i ta praca jest przecież codzienna, no to nie pamięta się wszystkiego, co się powiedziało. Um, więc to jest wydaje mi się, takie naturalne. Um, I właśnie jak wy mi napisałyście te, te odpowiedzi, to naprawdę to jest takie dla mnie zdanie sobie sprawy z tego, że ktoś po tej drugiej stronie mikrofonu jest i tego słucha, i że w jakiś sposób um, te moje podcasty to co przekazuję wam pomaga i was wspiera i to jest dla mnie najważniejsza informacja, bo po statystykach ja widzę tylko liczbę wyświetleń i tak naprawdę tam nie ma czynnika ludzkiego, tam są tylko numerki a kiedy ktoś decyduje się napisać wiadomość, czy mnie zaczepić na ulicy i po prostu no, powiedzieć, że zna mnie w tej przestrzeni internetowej to to jest takie doładowanie i wtedy no co to dużo mówić, no, czuję się potrzebna i że ta energia, którą wkładam w te regularne podcasty, nie jest tam wrzucona na darmo, tylko że faktycznie one komuś pomagają. Też chciałabym się pochwalić, że jeśli chodzi o podcast, to cały czas, słuchajcie, rośniemy i to tak rośniemy regularnie, i ja widzę, że jak zaczynacie właśnie jeden od jednego odcinka, no wiadomo, tak się zaczyna, to dalej słuchajcie kolejnych i kolejnych. Mam nawet takie słuchaczki, które mówią, że słuchają od początku i wracają do tych starych odcinków, mają je zapisane i sobie je przypominają, co jest też dla mnie bardzo miłe, żeby, żeby dostać taką informację. Więc bardzo się cieszę, że jesteście i dziękuję Wam za tę obecność. Dziękuję Wam za każdą wiadomość, którą do mnie wysłałyście. I też dziękuję za to wsparcie w komentarzach, o które ja Was już prosiłam w poprzednich odcinkach podcastu, jeśli pojawiają się posty, pojawiają się grafiki, bo to też no, jest forma pomocy dla mnie, bo wtedy nie muszę wkładać aż tyle energii i tyle frustracji mi to nie kosztuje, że po prostu no, profil nie rozwija się w jakimś tam szybkim tempie, no bo po prostu ja też nie wkładam w niego w te działania algorytmowe no swojej energii bo jej nie mam bo ją przekierowuję na inne rzeczy więc wy jako odbiorczynie odbiorcy możecie po prostu mnie wspomóc jako twórczynie dając znać o tym, że coś co opublikowałam było przydatne i posłać to dalej na story czy do koleżanki czy gdziekolwiek gdzie uważacie, że będzie potrzebne więc nie krępujcie się pisać wiadomości, nie krępujcie się dawać komentarzy i ja wiem, że to kosztuje czas i za ten czas Wam też również dziękuję, że go po prostu poświęcacie mnie. I na sam już koniec, koniec, koniec i to oznacza, że jak już koniec, to ten podcast nie będzie trwał pełną godzinę, tylko trochę krócej, no ale poprzednie odcinki były trochę dłuższe niż godzinę, albo nawet więcej niż trochę dłuższe niż godzinę, także wyrównuje się wszystko. To e, chciałam Wam powiedzieć o tym, że po napisaniu e, tej pierwszej części książki, e, i to jest rozdział poświęcony ciału i w ogóle relacji z ciałem, obrazem ciała, e, i no, dużo tam jest e, faktycznie i do e, procesowania, i są ćwiczenia, i jest wszystko e, wytłumaczone. Nie chcę się tutaj za bardzo rozgodywać. Bo chodzi mi o to, żeby Wam powiedzieć, że kiedy sama zaczęłam wczytywać się w ten temat, szukać badań potwierdzających dane tezy i teorie, i potem zaczęłam to składać z polskiego na nasze, czyli żebyście jak najwięcej wyniosły z tej książki, żeby to nie były takie suche opisy badań naukowych, bo jakby jak ktoś to lubi, tak jak ja, no to spoko. Natomiast i tak to trzeba przełożyć na nasze słowa i takie, które do nas trafiają właśnie na, na, na przykład w formie podcastów, czy webinarów, czy właśnie książki e, z, tych co, z tego, co mówi nam literatura. To kiedy skończyłam ten rozdział, e, no to on zajął mi e, trochę czasu. I też parę razy czytałam ten własny tekst, żeby, żeby tam ewentualnie coś dopisywać lub sobie zaznaczać, co jeszcze chciałabym w tym rozdziale zawrzeć. To kiedy go skończyłam, zdałam sobie sprawę, jak bardzo on mi pomógł i jak bardzo to moje podejście do samej siebie, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o ciało, jak bardzo się zmieniło i jak bardzo się zmieniło na lepsze. Jak jak to, że w ogóle sama wiedza, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i dalej, jeśli no ja napisałam jakieś ćwiczenie, no to sama automatycznie w głowie je wykonałam i zaczęła ta, ta myśl tak kiełkowała i dalej dojrzewała w mojej głowie, to po tych wnioskach, które, które dalej sobie wyciągnęłam, no mogę powiedzieć, że. Naprawdę moja książka mi pomogła, i będę o tym chciała też zrobić post i napisać trochę więcej na, na Instagramie. Tutaj jest takie, taka świeżynka, jeśli chodzi o wnioski, no bo też to co dużo mówić, jak odpoczywałam, to zwolniłam sobie przestrzeń na to, żeby ta głowa nie była zmuszona do myślenia, tylko żeby sobie pracowała w swoim tempie, bo Twoje tempo to dobre tempo, i kiedy jesteś, jest czegoś za dużo, czy jest tań przyboczowania, no to nie możemy e, kreatywnie myśleć, wyciągać wniosków, tylko cały czas jesteśmy na e, takim czer czerwonym zapalniku. No i e, lecimy na autopilocie, więc wtedy, kiedy lecimy na autopilocie i jesteśmy pod presją, no to nie ma przestrzeni na to, żeby wprowadzać jakieś zmiany, bo do wprowadzania zmian potrzebna jest analiza. I potrzebne jest podjęcie działania, potrzebny jest plan, i tak dalej, i tak dalej. O czym też wszystko, jak to robić, będzie w książce. Kończę ten odcinek. Moje drogie i moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Przypominam o możliwości ocenienia tego podcastu, chociaż strasznie dziwnie mi się to mówi, bo no, ten odcinek jest naprawdę taki bardziej story time, niż merytoryczny. Jednak jeśli coś z tego story time wyciągnęłyście, wyciągnęliście, to serdecznie zachęcam, żeby zostawić te gwiazdeczki, to jest jednorazowa akcja, robi się mega szybko, trzeba mieć konto założone bo inaczej bez konta nie działa e, też konto możecie podpiąć pod facebooka, ja, jeśli nie chcecie to robić to luz, e, to tylko dajcie znać, że słuchacie i też będę, będę bardzo wdzięczna e, jeśli coś zakiełkowało w głowie jeśli dobrze wam się słuchało tego odcinka e, i e, miałyście ze mną fan, tutaj może trochę się e, zaśmiałyście e, podczas słuchania z jakiegoś mojego suchego żartu, który na pewno tutaj padł. No to też wiadomość do mnie i co? I tyle. Uciekamy, słyszymy się za tydzień. Trzymajmy wszyscy kciuki, żebym nagrała ten odcinek, który mam zaplanowany, i żeby nic się po drodze nie wykrzaczyło Wciskam Was mocno już, że udanego dnia, tygodnia czy nocy, w zależności od tego, kiedy to słuchacie, bo ja właśnie skończyłam, a jest godzina 22. 15. Więc dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Pa! Droga pani sąsiadko, wyłącz odkurzacz, bo jest niedziela 21. Proszę, no nie robimy sobie takich rzeczy. O! Wyłącz odkurzacz! A, wyłącz odkurzacz! Dobra, będzie z odkurzaczem.